2 600 000 złotych to wartość budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Gdyby wszyscy mieszkańcy miasta chcieli, niezależnie od ratusza, uzbierać taką kwotę, każdy z nich bez względu na wiek musiałby wrzucić do wspólnej skarbonki ponad 37 zł. Gdyby na zwycięskie projekty musieli złożyć się wyłącznie ci, którzy oddali ważne głosy w tym plebiscycie, taka składka wyniosłaby około 300 zł od osoby. Statystycznie w tegorocznym głosowaniu udział wziął zaledwie co ósmy mieszkaniec miasta. Ponad 11 tysięcy osób wypowiedziało się w sprawie sposobu wydatkowania ponad 2,5-milionowego budżetu obywatelskiego, ale ważnych głosów oddano niespełna 8700. Tym sposobem 12,5% mieszkańców Suwałk zdecydowało za wszystkich. Co wybrano? Cały budżet podzielony jest na cztery kategorie: duże i małe projekty inwestycyjne, projekty społeczne lub kulturalne oraz tak zwane projekty zielone. Wśród dużych inicjatyw największe poparcie uzyskała budowa bardzo potrzebnego parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej w sąsiedztwie cmentarza, targowiska miejskiego i obiektów OSIR-u. Powstanie on kosztem około 900 tysięcy złotych. Drugą, równie kosztowną inwestycją będzie kolejny Orlik. Boisko powstanie u zbiegu ulic Pułaskiego i Pileckiego. Druga kategoria to małe projekty. W tej grupie największym poparciem cieszyły się zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży za blisko 105 tysięcy złotych, utwardzenie żwirowej nawierzchni ulicy Dąbrówka za 125 tysięcy oraz terenu przed bramami rodzinnych ogródków działkowych Malwa wraz z parkingami i remont parkingu nad zalewem Arkadia, oba również po 125 tysięcy. Spośród społecznych projektów głosujący wskazali 5 pomysłów. Poukładaj sobie raka, mural z okazji 75-lecia klubu sportowego Wigry, piknik rodzinny z okazji odpustu w parafii pod wezwaniem Bożego Ciała. Ostatnie dwa projekty z tej kategorii to działania na rzecz zwierząt, suwalska akcja kastracja oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami. Każdy z nich opiewa na około 20 tysięcy złotych. W tegorocznym głosowaniu ostatnią kategorię stanowiły tak zwane zielone projekty. Były dwa i oba uzyskały aprobatę mieszkańców. Pierwszy to zielona skarpa przy parku Chopina, drugi zaś to nowy teren zielony przy ulicy Kowalskiego 23B.